16-letniemu Nikaku z Jejkowic cierpi na mukowiscydozę. Aby pomóc dziewczynie w walce z chorobą, na terenie gminy zorganizowano bieg charytatywny. Na starcie stanęło ponad 200 osób, a ich zaangażowanie przeliczono na konkretną kwotę, jaką Monika zostanie wsparta przez Fundację PKO Banku Polskiego. Marcowe sobotnie przedpołudnie w Jejkowicach, ulica Szkolna, to właśnie z tego miejsca wyruszyli uczestnicy imprezy pod nazwą Biegnę dla Moniki. Celem było promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a przede wszystkim pomoc, głównie finansowa, dla chorej na mukowiscydozę Moniki Kus, 16-letniej mieszkanki gminy. Frekwencja bardzo cieszy, jest nas dzisiaj 222, więc fajna liczba i wszyscy biegniemy dla Moniki, więc jest sukces. Jednym z uczestników biegu był Mariusz Prudel, znakomity siatkarz plażowy, uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Akurat się złożyło, że wczoraj wróciłem z obozu, także dzisiaj pobiegnę dla Moniki, jak wszyscy tutaj, którzy się zgromadzili. Naprawdę sporo osób, myślę, że naprawdę możemy być zadowoleni z frekwencji. No i potraktuję to jako trening regeneracyjny, to typowo rekreacja, niech wygrywają najlepsi, ja po prostu dobiegnę. Każdy z biegnących mógł wybierać pomiędzy dwoma dystansami, do pokonania było 5 lub 10 kilometrów. Piękna pogoda i myślę, że cel, który zaś przyświeca temu biegowi, zmobilizował wielu ludzi, może nie na co dzień biegających, ale właśnie ten cel główny dla Moniki, naszej mieszkanki, spowodował, że całe rodziny się wybrały. Frekwencją zachwycona była również Monika, czyli główna bohaterka imprezy. Jestem po prostu w szoku, jestem wdzięczna każdemu z osobna za przybycie i za to, że biegną dla mnie. A bieg i pokonane kilometry bezpośrednio przełożyły się na pomoc dla Moniki Kus. Zadbała o to Fundacja PKO Banku Polskiego. Uczestnicy wpisują się na specjalną listę uczestników biegu charytatywnego, odbierają karteczkę z napisem Biegnę dla Moniki i przypinają i biegną z tą kartką i to wszystko. Dzięki zaangażowaniu uczestników Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała na rzecz Moniki 10 000 złotych.